Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Za oknami mamy taką przyjemną jesienną pogodę, ale niestety nie przekłada się ona na przyjemności przy tankowaniu, ponieważ ceny nam rosną i niestety rosnąć w najbliższym czasie nadal będą. Jeśli chodzi o średnią cenę benzyny 95-oktanowej, w tym tygodniu mamy poziom 5 zł i 93 grosze, to jest o 4 grosze więcej niż tydzień wcześniej. W przypadku diesla mamy graniczny, taki przed psychologiczną barierą, poziom 5 zł i 99 groszy, natomiast autogaz również drożeje o 6 groszy do poziomu 2 zł i 91 groszy i niestety, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku międzynarodowym i także kurczenie się, takie dość wyraźne marsz operatorów detalicznych na polskich stacjach, możemy założyć, że kolejne dni będą nam upływać pod znakiem wyższych cen, kolejnych podwyżek, które niestety spowodują zapewne przekroczenie tej wspomnianej przeze mnie psychologicznej granicy 6 zł. Jeśli chodzi o ten kontekst międzynarodowy, tu w pierwszej kolejności zwracać cały czas uwagę trzeba na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to może mieć znaczenie także i dla państw naftowych. Na razie nie mamy bezpośredniego zagrożenia ani wydobycia, ani transportu ropy, natomiast jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu, do jakiegoś dalszego pogłębionego uderzania chociażby przez Izrael w Iran, co na razie jest tylko zapowiedziane, nie mamy jeszcze tutaj żadnych konkretnych działań, no to możemy spodziewać się pewnego dynamicznego oddźwięku także i w cenach ropy, a docelowo także w cenach paliw gotowych. Natomiast drugim czynnikiem, o którym warto wspominać, jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, uderzenie huraganu Milton, które także nie pozostaje bez wpływu na ceny, oczywiście wpływu zwyżkowego. Jeśli chodzi o perspektywy rynku polskiego, bo to najbardziej interesuje kierowców, na najbliższy tydzień spodziewamy się, że ceny benzyny 95-oktanowej znajdą się w przedziale między 5,91 a 6,03. W przypadku diesla natomiast tutaj już raczej na pewno pożegnamy ten 6-złotowy pułap, między 5,99 a 6,11 nawet mogą znaleźć się ceny tego paliwa. W przypadku autogazu tutaj mamy również do czynienia ze zwyżkami cen, a więc przedział między 2,92 a 3 zł będzie zapewne obowiązywać na większości stacji w kolejnym tygodniu.